Hejka wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj super film pod tytułem Urodziny Haripa. Będzie to już drugi taki odcinek na moim tutaj kanale. Drugi odcinek z Urodzin Haripa, ponieważ dokładnie rok temu nagrywałam taki sam odcinek, gdzie Haripo kończył 3 latka i pierwszy raz na niego wsiadałam, a dzisiaj Haripek kończy już 4 latka. Już rok nam dużo podrósł, dużo wydoroślał, dużo zmądrzał, więc zabieramy się najpierw za torcik. Wzięłam już sobie talerzyk i na nim zrobimy torcik, a dokładniej z masy solnej. Ok, składniki przyniosłam tutaj do siebie i przy okazji w tym filmie będziecie mieli przepis właśnie na torcik dla Hobby Horse'a, więc mam nadzieję, że każdy sobie taki w domu wykona. No i na początek na talerzyk wsypię łyżkę mąki. Mam już łyżkę mąki, teraz łyżkę, czyli tyle samo ile mąki, dajemy soli. Sól. Teraz to, czyli jakby suche rzeczy musimy wymieszać, albo może tak, tą stronę będziemy mieszać. Już składniki suche rozmieszałam, tak się prezentuje masa i teraz dodam wodę i będę dodawać stopniowo, aż zrobi mi się taka papka. Gdy otrzymałam już taką masę, czyli trochę nam się tutaj coś próbuje zrobić, to teraz będę wyrabiać to już w rękach. Ok, i mamy zrobiony już tutaj torcik, więc teraz go uformuję i będę dekorować. Mam już taki talerzyk z zakrętki i na nim właśnie mu podamy ten tort, więc teraz tutaj dodaję. Trochę to tak rozpłaszczę po całym i będziemy dekorować. Ok, zobaczcie, jaki wyszedł nam piękny torcik dla Haripa. A więc do dekoracji torciku przygotowałam takie małe patyczki z marchewek, je właśnie pokroiłam, no i siemię lniane. Najpierw trochę posypuję siemieniem. Mamy tutaj już siemię lniane na torciku. O, ja też sobie spróbuję. Polecam, jest bardzo zdrowe. I teraz będę robiła taką czwóreczkę. W zeszłym roku miał trójkę, to dzisiaj będzie miał czwórkę. Ok, więc tak się prezentuje końcowo torcik i zaraz damy go Haripkowi. Tu jest czwóreczka, mam nadzieję, że w miarę okno wyszło. Ok, idę z torcikiem do solenizanta, zaraz będzie jadł. Proszę, trzymaj, jest torcik. Haripek będzie sobie jadł torcik, a ja wam powiem, że prezencik ode mnie to jest właśnie tort oraz ten kantarek. Kantarek jest troszeczkę wcześniejszym prezentem, ponieważ dostał go już wczoraj, ale jeszcze od mojej siostry tutaj dostał jakiś prezent, więc zaraz go też otworzymy. Ja wam smakuję. Dobra, od mojej siostry dostaliśmy taki uwiąz, który dostałam w ogóle pierwsze w kalendarzu, ale cicho, ona jest mała. Oraz ślinienki. Ale Haripkowi smakuje torcik. Zobaczcie, już zjadł czwóreczkę. Ok, torcik zjedzony, więc udajemy się teraz na trening. Zaraz sobie go będę siodłać. I dzisiaj prawdopodobnie sobie coś skoczymy. Więc może coś właśnie będziemy skakać. A później, tak jak mówię, mam nadzieję, że się uda, to pojedziemy jeszcze w teren, więc będzie sztos odcinek. Także chcę dzisiaj skoczyć coś większego, więc wezmę sobie chyba cały czarny. Albo dobra, pojedziemy sobie dzisiaj na tym ogłowiu z zwykłym wędzidełkiem. No. Ogólnie ja go czyściłam, więc nie muszę go czyścić. Wystarczy, że tylko ściągnę mu ten piękny nowy kantarek. No i ogłowie mu ubiorę. Ok, konik gotowy, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Wiem, moi drodzy, ale mam pomysł. Spróbujemy dzisiaj poskakać sobie cross, ale mam nadzieję, że znajdę jakieś przeszkody crossowe i może uda nam się dzisiaj poskakać jakiś cross. Mega by było. Ok, już sobie jesteśmy. Będziemy sobie na razie stępować. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna pogoda się zrobiła. Stokrotki nawet wyszły. Już mega, mega wiosenna pogoda. Teraz sprawdzę, o, przez to by się fajnie skakało. Ale nie, raczej nie, nie będę przez to skakać. Teraz jestem tutaj, gdzie mam takie różne rzeczy, ale też raczej takiego czegoś typowo crossowego nie mam. Chociaż widzę tu jakieś patyki, więc no. Niestety do crossu nie udało mi się nic znaleźć, ale mam takie patyki, więc sobie poskaczemy. W ogóle dzisiaj zrobię taki trening, jakiego dawno nie było, a wiem, że takie bardzo lubicie, że ustawię bardzo dużo przeszkód na placu. Będziemy robić gimnastyki, szeregi, postaram się ustawić z 6-7 przeszkód, będziemy też skakać parkury, więc mam nadzieję, że wam się też takie coś spodoba. Ok, jestem już, mam stojaki, więc zabieram stojaki. I sobie biorę jeszcze drugi stojak. A resztę, no to wiadomo, to już będą krzesła.
Okej, my sobie dalej stępujemy, dalej się rozgrzewamy i pokażę wam, gdzie mamy przeszkody. Jeszcze nie użyłam drągów, ale najpierw będą pewnie krzyżaki. Tam jest jedna przeszkoda, tutaj jest szereg na skok-wyskok. Tutaj będzie taka przeszkoda, że po przekątnej będziemy zmieniać kierunek na niej. No i tutaj jeszcze jedna, ale trochę za wąsko dałam te krzesła. Trochę je później rozszerzę. Tu mam fajne patyki, więc na pewno z nich sobie skorzystam jako drągi. W sumie fajne nawet, żeby je pomalować. Fajne, bardzo. Naturalne, bardzo fajne. I ten drążek będzie sobie tutaj. Dobra, wzięłam te dwa i teraz chcę z nich zrobić krzyżaka. Tutaj tylko te końcówki tutaj muszę poobrywać i żeby były takie gładziutkie. Okej, więc tu jest krzyżak, tam zrobimy stacjonatkę, tam stacjonatkę. Tutaj będzie prawdopodobnie okserek, ale to jeszcze nie wiem. Tutaj mam takie fajne malutkie patyczki i prawdopodobnie zrobię sobie z nich baciki. Może też na sprzedaż, oczywiście to będzie ładnie wykończone i w ogóle. Ale no, wzięłam. I tu jest ostatni, najgrubszy drąg. I go chyba dam tam na tą przeszkodę, tam. I ten patyk jest fajny, taki mega szeroki, więc będzie się szeroko skakać. Zobaczcie, jaka mega fajna, szeroka przeszkoda, tylko to muszę urwać, żeby sobie nie zrobić krzywdy na tym. No i super, zwaliłam. Muszę to poprawić, damy na 30 cm, na 40, nie, to jest 40. Dajmy 40 cm taką stacjonatkę, trochę krzywa, ale dobra, niech będzie. I brakuje nam jeszcze tu przeszkody i tu, ale to zrobię, jeszcze mam miotłę i jeszcze mam kija. Ale ptaki śpiewają pięknie. Cudnie śpiewają ptaki. Dobra, tutaj zrobimy sobie stacjonatkę, tylko trochę zwężę te przeszkody. Tutaj. O. I tą troszkę. Dobra. No i tutaj mamy stacjonatkę, tutaj krzyżaczek. O, elegancko. Na skoki chętnie przyda mi się właśnie bacik, więc na razie ogólnie nie mam bacika, bo mi się wszystkie połamały, więc sobie tutaj z tego zrobię bacik i będę miała do skoków, żeby go trochę popędzić. Także stępujemy, ale już ruszamy sobie kusem. Pierwsze zakusowanie, ale super. Ale żwawy jest z tym bacikiem, jejku, dawno nie był taki żwawy, mam łydki odstawione. Super, tak to można jeździć. Tutaj mamy przeszkodę, więc zaraz sobie zjem też skoczymy z kusa. Zrobimy sobie tutaj voltę. Voltę mamy. I jedziemy. Piękna pogoda, super parkour mamy. O, no jedziemy sobie teraz na tą stacjonatkę. Super. Ekstra. I znowu. Super. Dobry koń. Rozkusowany na jedną stronę. Teraz sobie zakręcimy. Nie będziemy kusować w drugą, tylko zawiążę sznurówkę. Aki. Więc kurczę, bacik mi wypadł. Tutaj. Dawno nie jeździłam z bacikiem. I tak troszeczkę, wiecie, muszę się przyzwyczaić. Okej. Już wszystko jest. Kus. Super koń. Tak się reaguje na głos. Bardzo dobrze. Ale super. Zobaczcie, jak się rozluźnia. Skoczymy sobie dalej. Hop. Dobrze. Zaraz wam też coś ponagrywam, tak ze skoków. Także zaraz sobie zobaczycie też. Kusik. Okej, teraz sobie troszeczkę podwyższymy przeszkody, tylko jeszcze go rozgalopuję, w razie skakaliśmy tylko z kusa. Hop! Na razie na luźnej, takim szybszym galopem. Okej, koń rozgalopowany, teraz chwilę odpoczynku i będę podwyższać.
Oki, zaprezentuję Wam teraz nasz urodzinowy parkurek, nie Haribek? No, tutaj mamy jakoś między 50 a 60 przeszkole stacjonatę. Tu mamy krzyżaka i stacjonatkę, nasz szereg skok-biskok. Tu na zmianę kierunku przez przekątną mamy i zmienianie przy okazji nogi w galopie mamy taką małą stacjonatkę, a tu jest duża stacjonata, ona ma jakoś 70 cm, więc zaraz będziemy skakać. Najpierw przyjadę cały parkurek bez nagrywania, a później wezmę, nagram Wam tak z góry i potem pojedyncze przeszkody tak normalnie z ziemi. Super koń, bardzo ładnie przejechane. Tutaj tylko nam się trochę tak potrąciło. Taka malutka zrzutka, ale już wszystko poprawiamy i git. Teraz będziemy podwyższać tą stacjonatę. Teraz filmy widzieliście ze skoku. Czekajcie, już muszę policzyć. Z 90 cm. Teraz sobie podniesiemy na metr. Zobaczymy, czy skoczy Haribek metr. Ojej, jaka duża przeszkoda. Zobaczcie, mega duża. Więc zobaczymy, czy się uda. Ale Harry, bo dzisiaj torpedo, normalnie masz jakiegoś urodzinowego powera dzisiaj. Ej, moi drodzy, to jednak nie było 100, tylko 105. Więc ciekawie, podwyższyłem sobie o jedno, zrobimy 110. Omygy, 110! Skoczymy to i chyba będę mu już dawać spokój, bo nie chcę też go wykończyć, zwłaszcza jak dzisiaj mamy jeszcze jechać w teren. Ale o to się w sumie nie martwię, bo ma dzisiaj naprawdę mnóstwo energii. I dalej nie jest zmęczony, ale tak czy siak dam mu już luz, żebym jeszcze miał te siły na teren, jeżeli byśmy pojechali. Trochę melepeta, trochę rzezi mieszek, czasem trzeba sobie zrobić reset. Znowu zjedz dziurawy od finesek, który będę kończył, no bo muszę lecieć. Jak po wygraną, robimy swój, tak jak Cristiano, wracam do gry, kiedy czuję lato, wybiegam na basę, tak jak na Old Trafford. Trochę melepeta, trochę rzezi mieszek, czasem trzeba sobie zrobić reset. Znowu zjedz dziurawy od finesek, który będę kończył, no bo muszę lecieć. Jak po wygraną, robimy swój, tak jak Cristiano, wracam do gry, kiedy czuję lato, wybiegam na basę, tak jak na Old Trafford. Także nagram Wam tak z góry galop na luźnej wodzy. Prrr. Super koń. I już wstępujemy, ja będę wszystko chować. Ej, ale zobaczcie, jaka ta przeszkoda jest duża i my tu skoczyliśmy. Czekajcie. Jest mi tak potąd. Nieźle. I teraz będę te wszystkie patyki sobie odkładać i będą się przydawać na następne treningi. Okej, a więc zobaczcie, jaki mamy pięknie już posprzątany plac. Teraz jeszcze z nim zrobię jedno kółeczko stępa, bo też dużo stępowaliśmy przed chwilą. Więc kółeczko stępika, ale jestem z niego taka dumna, naprawdę ekstra. 110 skoczyliśmy i no ekstra. Idziemy już ze Zdolniuszkiem do stajni. Teraz tam go do stajni, będzie mógł sobie chwilę odetchnąć i może uda się pojechać w ten teren. Mega dawno nie byliśmy w terenie. W sumie ostatni razem w terenie byliśmy wtedy, kiedy był film z tego. Tak się cieszę, jedziemy w teren. Mam dosłownie minutę, żeby szybko Hariba przygotować. Także odpinam kantarek i postanowiłam, że jedziemy w teren na halterku.
więc tym do jazdy, więc go teraz założę i widzimy się już na podwórku. W ogóle nie wiem, czy wam to powiedziałam, ale dzisiaj jest śmigus dingus, więc ogólnie trochę kropi. Więc dzisiaj mamy pogodę śmigusową. Ale będzie taki deszczowy, śmigusowy teren. No i zaraz będziemy sobie ruszać. Idziemy sobie na razie drogą. I zaraz będziemy wchodzić do takiego jakby lasu. Zobaczycie. Jedziemy sobie ogólnie dalej tutaj. Na razie ogólnie tak tylko kropi deszcz, ale pisało, że ma padać. Chociaż w sumie chmury nie są takie najgorsze, więc zobaczymy. Może się jeszcze przejaśni i nie będzie lało. Tu jest taka dróżka i ruszamy sobie kłusem. Tutaj mamy taką fajną, wąską dróżkę. Zjedziemy kusikiem. Ale było to. Dobra, już wstęp, bo tu jest mega ślisko i, że tak powiem, mielizna, mega błoto, więc pójdę tu bokiem, bo nie chcę też ubrudzić butów, bo mam białe. Idziemy sobie teraz tutaj i tutaj dalej lasem. W ogóle jesteśmy na halterku, jeszcze luźna woda, więc pełny chill. Okej, tu jest teraz taka droga, więc tu sobie zagalopujemy. Ha! Super! Super, świetnie. Ruszam sobie teraz tutaj kusem. Tu jest taka superowa dróżka. Fajnie można sobie kusować. I lecimy. Tu są kamienie, więc zwolnimy. Brrr, dobry koń. I do stępa. Także super urodzinowy teren. A tutaj jest w ogóle rzeka, ale teraz nie widać, więc pokażę wam ją zaraz. Zobaczcie, tutaj jest właśnie ta rzeka. I tutaj właśnie jest ta rzeka. A tutaj jest bocian, ale nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale tam jest sobie siedzi w gnieździe bocian. Idziemy, zobaczcie, tutaj obok nas rzeka i w ogóle piękne niebo, jest naprawdę śliczne. Zrobię mu tu fotę. Ok, teraz tutaj brzegiem rzeki sobie trochę podkusujemy. Kusik, kawałeczek tylko. I prrrt, super koń. I tutaj jest taki, zobaczcie, mini wodospad i rzeka. Naprawdę super. Idziemy sobie teraz z tempem. Idziemy sobie teraz tutaj, przechodzimy i do tej dróżki. Dalej idziemy sobie brzegiem rzeki, tutaj pod mostem jest rzeka. No i sobie idziemy tutaj brzegiem. Kus. Ruszymy sobie tutaj kusem. Tutaj jest właśnie rzeka. Kus. I hop, galop. I teraz będziemy szli tam. Idziemy sobie tutaj dróżką, tylko jest tak samo straszne błoto, więc staramy się je omijać, bo zobaczcie na przykład już, o, na moje buty, masakra. Strasznie brudno. Idziemy sobie dalej brzegiem rzeki. Tu jest wodospad. Super. A idziemy sobie tu brzegiem i teraz po tej dróżce. Idziemy. I tutaj teraz mamy taką dróżkę bardziej niebezpieczną. I ruszamy sobie galopem. Hop, zobaczcie tutaj. O, i galopik. Trzeba się schylić pod drzewo. Prrrt. Ale super! Ekstra! Wodospad i rzeka. Dobra, teraz ogólnie będziemy sobie tutaj wchodzić po tych kamieniach. Mam nadzieję, że się nie poślizgniemy. Prrrt. I tutaj sobie wejdziemy na tą wyspę. Zobaczcie, jesteśmy tutaj, tutaj jest już woda. O, tu jest wodospad. Ok, teraz będziemy tutaj się wspinać z powrotem na tą górę. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dalej sobie ruszymy tutaj galopem. I tutaj przez lasek teraz. Przerwa na chwilkę. Tu już ucichła, taka rzeczka wolna, tam jest wodospad. Tu już jest cichutko.
sobie dalej, tutaj jest dalej rzeka, w ogóle mega teren. Dawno nie byliśmy akurat w tym terenie i idziemy sobie na wprost przez most tutaj, a będzie trzeba się jakoś przecisnąć. Jak widzicie, Haribek jest mega grzeczny, na halterku idzie, jestem z niego zadowolona. W ogóle nie wiem, czemu ja sobie tak pozwoliłam w ogóle na takim młodym koniu jechać na halterze, ale w sumie to mu ufam i też ostatnio dużo tak, co mówiłam w ostatnim odcinku, też naturalizujemy w cudzysłowie, więc to. I tutaj jest dalej rzeczka, ale w ogóle pogoda nie mogła nam się trafić lepsza. Nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Super, taka pogoda na bluzę, bardzo fajnie. Zobaczcie, idziemy sobie teraz tutaj, taką dróżką i tutaj w ogóle jest chyba jakiś rumianek, a nie, jakieś kwiatki takie ładne. No i tutaj jesteśmy, dalej się ciągnie rzeka, w sumie przez cały czas idziemy obok rzeki, więc super. O. Tutaj w ogóle musimy się przycisnąć, jest! Super koń! Dalej sobie idziemy tutaj, obok nas oczywiście rzeka. Idziemy, o zobaczcie jakie fajne przeszkody kursowe, takie roślinki nawet. Ale tu jest za wąsko trochę na galop. O, tu już byśmy mogli sobie zagalopować, teraz będzie taka dróżka. Tu jest dalej rzeka oczywiście, no obok mamy drążkę. I tu chyba sobie zrobimy galop lub kus. Dobra, kus! I zróbmy sobie galop. Teraz taki dziki. O, bagno. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Prrrt. Wystarczy. Huhu. Nie sprawdziłam terenu. I wygląda to tak i tak. O nie, mogłam iść z tempem. Zobaczcie, jaki złapaliśmy zachód słońca. Mega ładnie. Super, Rybek, czekajcie, przybliżyłam. No, ale tam daleko jest zachód. Tutaj jest dalej rzeka oczywiście. I teraz mamy już asfalt, więc tutaj raczej nie będziemy galopować maksymalnie, że tak powiem, kusem. A tutaj dalej rzeka. Normalnie przez całą drogę ciągła nam się rzeka i super. Bardzo lubię takie wodne klimaty. Ruszymy sobie kusem i jedziemy kusikiem. O, zobaczcie zachód słońca! Jedziemy sobie na chwileczkę trochę galopu, takiego wolnego, bo po asfalcie. I prrrt! Super koń! I dotarliśmy właśnie do miejsca, gdzie był nasz cel. Jesteśmy na działce. Haribo! Będzie przeszkoda do przeskoczenia. Te rurki, hop! Super! Prrr. Dobry koń. My już ogólnie od jakiegoś czasu wracamy i teraz już nie będzie jakiejś super terenowej, ciekawej drogi, bo w sumie jedziemy cały czas asfaltem, po stronach są domy, więc jedziemy cały czas asfaltem, więc wątpię, że będzie jeszcze jakiś galop, ale podobno mamy wyjechać polami, tymi polami, gdzie zawsze jeżdżę też często bardzo w tereny, to mamy wyjechać tymi polami, to wtedy ewentualnie będzie galop na tych polach. Jeszcze, a teraz na razie już z tempem. Ale w ogóle mega mi się podoba Haribek w tym halterze z wodzami, mega ładnie moim zdaniem pasuje mu ten komplet, więc na jak najbardziej mega to wygląda. Idziemy sobie dalej i w ogóle jestem też mega zadowolona z Haribem, bo jeszcze dzisiaj ani razu nie bryknął, ani nie zanegował, ani sobie nic nie zrobił jeszcze. Jest mega, mega, mega grzeczny i mega. Idziemy sobie dalej, no i jak już mówiłam, jestem z niego mega zadowolona, że jest taki grzeczny cały czas, no i baranek, naprawdę, super. Idziemy. Prrrt. Uhu, czegoś się tu wystraszył. Prrrt. Spokojnie. W ogóle co, idziemy sobie dalej, zobaczcie, jakie to są wielkie pola i góry. Mega się. Sobie jedziemy po drodze, tam ogólnie zaraz będzie próg zwalniający. Ja mam zamiar tam zagalopować i go sobie przeskoczyć. Także to zrobimy, ale zaraz sobie zagalopuję, bo jeszcze kawałek tam do niego mamy. No, ale jedziemy sobie. Rybek grzeczniutki, superowy.
No, teraz już ogólnie, bo ja wolę, bo ogólnie, ja ogólnie bardziej wolę takie, wiecie, crazy konie, a Harry Potter już właśnie się tak zmądrzał, powiem, i się zrobił taki grzeczny, ale za niedługo, jak już wiecie, będę miała nowego hobby horsa, to on będzie bardzo młody i będzie też crazy, ale Harry Potter jest super. Hop, galop. Brrrt. Super. I tutaj mamy pola, duże pola. A zobaczcie, tam są takie światełka. Tamte światełka to jest Leroy Merlin sklep. O, a tutaj będzie teraz ten wał i pola, gdzie zawsze jeździmy w teren i gdzie galopujemy. Jesteśmy na wale, ruszamy galop. Jest moja reakcja złoto. Szuka jedzenia sobie tutaj bocian na polu. Dobra, jedziemy dalej. Kusem teraz. I chyba jeszcze raz galopem. Jezu, ja tak szybko nigdy nie galopowałam. Jajku, ale super! Takich urodzin to ty jeszcze nigdy nie miał, Harry, bo... Dobra, już koniec jakichkolwiek szybszych jazd. Słońce zaszło i my już do końca z tempem. My już sobie do końca będziemy jechać, tak? Włączyłam wam flesza, bo już słońce zaszło, jest ciemno. Bocian sobie tam dalej chodzi, ale nie zobaczycie go teraz, bo daleko już jest. No jakiś pies szczeka w ogóle. A my syna chillu jedziemy, kałuża jest. No i zaraz już ogólnie będziemy. Już jesteśmy bardzo blisko właśnie domu, więc zaraz będziemy już w stajni. Także już chyba będziemy kończyć ten odcinek. Nie wiem, ile wyszło materiału. Myślę, że całkiem sporo. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie. Harry Bag, bardzo wam dziękuję za wszystkie życzenia. I bardzo w ogóle dziękuję. Także jeżeli wam się spodobał, to oczywiście nie zmuszam, tylko zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Także bardzo z góry dziękuję. No i pa, pa!